Cześć! Nasz ostatni film o pięciu rzeczach, jakie nie robić na egzaminie, wyjechał jak świeże bułeczki z piekarni. Dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby nagrać kolejne rzeczy, jakich lepiej nie robić na egzaminie. Mam nadzieję, że w autach będzie klima, ale gorąco, chyba ze 40 stopni. Jeśli przystępujecie do swojego egzaminu państwowego na prawo jazdy, to pamiętajcie, nie ubierajcie się jak na plażę. To jest egzamin państwowy, nie musicie tam brać jakiegoś garnituru, koszulu i krawatu, ale wystarczy, że weźmiecie, nie wiem, dłuższe spodnie, dłuższy rękaw, żebyście nie wyglądali tak, jak ja wam dzisiaj zademonstrowałem. Czy bardziej to wyglądało, jakbym poszedł na plażę sobie popływać, a nie zdawać egzamin państwowy. Wasz strój świadczy też o waszej kulturze. Dzień dobry, ja na egzamin. Ledwo zdążyłem. Ja osobiście nie palę. Ten papieros pod bordem był tylko dla potrzeby filmu. Ale już musicie palić przed egzaminem. Ja wiem, że tam jest stres. To zapalcie sobie troszkę wcześniej. Nie palcie już przed samym wejściem do samochodu. Tak, że będziecie po prostu cuchnąć tym dymem w aucie. Nie chcę was tutaj uczyć, żebyście zachowali zdrowy tryb życia i nie palili w ogóle, bo nie o tym jest ten film. Ale pamiętajcie, że takie coś może komuś przeszkadzać. Dzień egzaminu potraktujcie sobie dzień jak co dzień. Jak na przykład codziennie rano wstajecie i pijecie codziennie energetyka, to go wypijcie. Jeśli wstajecie codziennie i pijecie rano kawę, no to ją wypijcie. Ale niech to nie będzie, że wy nigdy nie pijecie energetyków, nagle kupicie sobie pięć różnych, żeby wam wszystko zadziałało, do tego zjecie jakiś środek na uspokojenie, to w tym momencie, no raz, że możecie mieć problemy żołądkowe, co się może skończyć bardzo dla was źle w momencie egzaminu, ale też nie będziecie sobą, będziecie mieli jakieś podwyższone ciśnienie, także nie róbcie tego. Tutaj dużo lepszym rozwiązaniem będzie sięgnąć po mineralną wodę. Jest gorąco, trzeba się nawadniać, ale nawadniajcie swój organizm zdrowymi rzeczami. Woda mineralna będzie tutaj naprawdę odpowiednia. Na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić w prawo. O tutaj? Tu? To tu? Tu, tu? O tu, w tą drogę? To jest skrzyżowanie. Skręcam. Dobrze, to było skrzyżowanie. Dobrze, skręciłem. Tu była jakaś droga, nie wiem, to było skrzyżowanie czy nie, dobrze? A potem gdzie będziemy jechać na kolejnym skrzyżowaniu? Bym się chciał przygotować wcześniej. Gdzie na kolejnym? Na kolejnym prosto, czy będziemy gdzieś skręcać? Może będziemy zawracać? Gdzie na kolejnym? No gdzie pojedziemy? Daleko jeszcze? No to daleko jeszcze czy nie? Na egzaminie nie dopytujcie ciągle, co macie zrobić, gdzie macie jechać. To może być nawet denerwujące dla egzaminatora. Pamiętajcie, że egzaminator ma obowiązek wydać wam zawczasu, odpowiednio wcześnie, wyraźnie polecenie. To jest jego obowiązek. O, przepraszam. Przepraszam, wpadłem w dziurę. Przepraszam pana egzaminatora. Przepraszam. Przepraszam. Przepraszam, znowu wjechałem w dziurę. Przepraszam, już więcej nie wjadę. Ty chłopie, myślisz, że mam nerki zapasowe? W lewo, na skrzyżowaniu w lewo było. Dobra, w lewo. Pamiętam, jestem na drodze jednokierunkowej.
jadę w lewo na jednokierunkowej. O nie, to była jednokierunkowa. Na jednokierunkowej w lewo mam się ustawić przy lewej stronie. Ale o tym wiem dobrze, przepraszam, że tak zrobiłem. Ja naprawdę o tym wiem. A to był tylko błąd, to jedziemy dalej. Tu w lewo, tą drogę. O, to jest jednokierunkowa. I na końcu pokażesz, dobrze się ustawię. Ja o tym naprawdę wiem, przepraszam, że tak zrobiłem. No przecież wiem o tym, że na jednokierunkowej w lewo się ustawia przy lewej stronie. Nie wiem, jak ja się pomyliłem w tamtym miejscu. Jak to koniec? To nie jest jednokierunkowa? Faktycznie. Ale mogę jechać dalej. No ale przedtem zrobiłem to dobrze. Zrobiłem to dobrze raz. Ja dobrze wiem, że to jest jednokierunkowa, ale panie, 18, tyle mam teraz wydatków. Nie mam kasy na kolejny egzamin. No, jak mnie pan nie puści, to rzucę to prawko. Nie będę jeździł. Zobaczy pan. Więcej nie będę już zdawał egzaminów. To był ostatni raz. Nie przyjdę więcej na egzamin. Jeśli coś zrobisz źle na egzaminie, chociażby nie włączysz kierunkowskazu, wjedziesz w jakąś dziurę, źle się ustawisz na drodze jednokierunkowej, nie wykonasz polecenia, pamiętaj, nie przepraszaj za to. Skoro jedziesz dalej, egzamin dalej trwa. I teraz coś zrobisz źle, nie rozpamiętuj o tym. Jeśli będziesz myślał, co zrobiłeś źle, powtarzał sobie to, rozmyślał, nie koncentrował się dalej, za chwilę na pewno popełnisz jakiś błąd. Skoro egzaminator ci nie przerwał tego egzaminu, znaczy, że ten błąd nie był jakiś istotny i można dalej kontynuować egzamin. Koncentruj się dalej na tym, co masz zrobić. Dzisiaj to już wszystko, ale to nie jest koniec tematu. Myślę, że tutaj jeszcze można kilka rzeczy pokazać. Napiszcie w komentarzach, co jeszcze waszym zdaniem może być niestosowne na takim egzaminie.